Szanowni Państwo, 7 Okręg Wyborczy, jesteśmy na ulicy Księgowustego, to jest wjazd na Przepole. Kiedyś jedyny wiodący, teraz jest droga alternatywna zbudowana. Kilometrowy odcinek remontowano ponad 2 lata. Widzicie 3 ciągi komunikacyjne, pieszy, ścieżka rowerowa i po lewej stronie jezdy. Wybudowano także wiadukt, to jest stała, stara konstrukcja, rozebrano ją. Przed Euro postawiono nowy wiadukt. Tam, gdzie są te biało-czerwone znaczniki, było skrzyżowanie ze światłami jednopoziomowe. Męczyliśmy się 1,5 roku. No i kiedy widzieliśmy ten wspaniały wiadukt, każdy myślał, że będziemy z niego mogli korzystać. Niestety tak się nie stało. Korzysta z niego głównie komunikacja miejska, nieliczne samochody osobowe. Ja Państwu trochę dłużej pokażę, jaka jest zajętość na tym wiadukcie, ponieważ nakręciłem film z porównywalnej konstrukcji, która jest 300 czy 400 metrów stąd. To jest wiadukt pomiędzy Psimpolem a Zakrzowem, jest znacznie bardziej obciążony ruchem. Można by było ten ruch rozłożyć, a mianowicie w taki sposób, że zrobić przejazd przez Stare Przepole, który obecnie jest zamknięty dla ruchu, otworzyć go od strony Gorlickiej i ruch aut osobowych z osiedli położonych między Litewską, Kiełczowską i Gorlicką w stronę miasta skierować tędy. Przez tą wyremontowaną jezdnię, bo taka chyba jest idea remontów, prawda? Remontujemy, modernizujemy po to, żeby udostępnić wygodniejszy szlak komunikacyjny dla ruchu. Co tutaj jeszcze Państwu można powiedzieć? Otóż, jak widzicie, jest pewnego rodzaju równowaga pomiędzy szerokością tych ciągów komunikacyjnych. Natomiast jest to dobre, bo ja nie jestem za tym, żeby komuś mówić, co ma robić. Ja jestem za takim sposobem sprawowania władzy, która szanuje ludzkie wybory. Polacy, jeżeli chodzi o sposób komunikacji, wybrali samochód. Wrocławianie od nich nie odstają. Lubimy ten środek komunikacji. W związku z tym zadaniem władzy, którą wybieramy, powinno być budowanie dobrej infrastruktury komunikacyjnej. Jak dobrze wiemy, idzie to bardzo opornie. A często zdarzają się też takie sytuacje, że ktoś namawia nas na bieganie maratonów bądź jeżdżenie na rowerze, bo to jest zdrowsze niż jeżdżenie samochodem. Być może tak, proszę Państwa, no ale jeżeli ktoś kupił samochód, ma taki wybór, to należy go uszanować i wybudować dobrą infrastrukturę. Przypominam Państwu, że pan prezydent miasta, który strasznie tu ekologicznie chwali się ścieżkami rowerowymi, jak on tutaj będzie zamykał jezdnię, żeby tylko piesi mogli chodzić, nie miał stłuczki z tramwajem idąc pieszo czy jadąc rowerem, ale jadąc eleganckim autem terenowym. Zatem jeżeli chcecie Państwo mieć u władzy, a przynajmniej w Radzie Miejskiej, w takim Sejmie Miejskim, ludzi, którzy szanują Wasze wybory i będą otwarci na słuchanie Waszych sugestii odnośnie rozwoju miasta, będą starali się wybierać wspólne dobro, to 16 listopada zapraszam Państwa do głosowania na listę numer 7, to jest Nowa Prawica. Jeżeli Państwo będziecie chcieli głosować na mnie, jestem w okręgu 7, na ostatnim miejscu tej listy, to jest miejsce 8. Dziękuję Państwu za uwagę.